Cześć, witam na moim kanale i zapraszam na 94. spotkanie z Euro Truck Simulator 2. Powoli, bo powoli, ale wielkimi krokami zbliżamy się do odcinka setnego w tej playliście, w tej serii na kanale. Fajnie. Dzisiaj kontynuujemy trasę, którą rozpoczęliśmy ostatnio. Jestem dokładnie w tym samym miejscu, w którym zakończyliśmy ją. Czyli tu po przeprawie promowej z Wysp Alandzkich, z jednej z Wysp Alandzkich, jesteśmy w Kapellskär i będziemy śmigać na Sztokholm, na Södertälje, Linköping, Linköping, zwał jak zwał. Jezus, przybliż mi się, kurna, bo chcę coś sprawdzić. Pojedziemy tak, czy pojechalibyśmy tak? Ale dobra, pojedziemy tak. Rondo, rondo, rondo i jeszcze raz rondo. Pojedziemy sobie wschodnim wybrzeżem kuźwa Szwecji. Na Kalmar, Karlskronę, Kristinastad. Potem tutaj na Trelleborg będziemy śmigać. I znowu rondo, 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 rondo i jeszcze raz rondo. Nie będziemy korzystać chyba z przeprawy promowej. Przejdziemy się tym mostem obok Kopenhagi, gdzie już wjedziemy. Nie, dupa, dupa, dupa. Jednak będziemy korzystać z przeprawy promowej, ale będzie to bardzo taka króciutka przeprawa promowa. O, proszę bardzo. Dobra. Co dalej? Dalej będziemy, kurde, jechać na Hamburg, na Soltau, Hanower, Kassel, Frankfurt nad Menem. Tutaj zrobimy taką dziwną pętelkę, żeby tutaj odkryć po prostu tą drogę. Obok Heilbronn, Strasburga. W Miluzie odbijemy. Przecież przed, tak? Przed? No nie, nie że przed. Przed Bazyleą odbijemy, a tutaj będziemy jechać po prostu nad tą Miluzą. I tu na Dijon, na Lyon, na... Moment, tak będziemy jechać na pewno? No bo moglibyśmy tędy w sumie jechać. Ale dobra, niech będzie tamtędy. I w Marsylii będziemy wskakiwać na kolejnego proma. Na... To jest... O Boże, jak się ta wyspa nazywała? Tak dawno mnie tam nie było, czekajcie, bo była Korsyka i... Sycylia jest tu. A tu była Korsyka i... No i se kurna zapomniałem. I se kurna zapomniałem, czekajcie, zaraz to tak na szybko sprawdzę. Sardynia. Czyli tak, to jest Sardynia, to jest Korsyka, a to jest Sycylia. No właśnie. Czyli tak, będziemy płynąć na Korsykę, tu trochę się przejedziemy po to, żeby się przepłynąć na Sardynię i tu będziemy zrzucać, że tak powiem, ładunek.
Czy uda nam się całą trasę dziś przejechać? Nie wiem, Nawigacja wznawiona. ale raczej jest to, bym powiedział, wątpliwe. Zobaczymy, jak nam będzie szło, nic na siłę. A, ja już od razu zaplanuję sobie gdzieś pierwszy postój. Trochę pojedziemy sobie w nocy. Ale wykręcimy sobie pauzę. Tu nie ma parkingu jak na złość. Tu na tych bramkach. Czy nie? Nie, bo bramki mam odkryte. Można by odkryć może jeszcze jakąś stację, jakiś parking. Dobra, no to może tu, jak se nie zapomnę, że tam mam stanąć, albo tu. Nawigacja wznawiona. Dobra. Także cóż, jedziemy. Przypominam, że jedziemy z wędzonymi szprotkami 9 ton. I tak się prezentuje nasz zestaw. Moment, gdzie mam tu teraz jechać? Tam. Może opuścimy tę oś jednak. Żebyśmy wszędzie byli legalni. No i cóż, powoli się toczymy do wyjazdu. Mam nadzieję, że macie jakąś kawę, coś do picia i coś do Za 100 metrów skręć w prawo. wrzucenia na ruszt. Skręć w prawo. Kurde, nie widzę w ogóle tych świateł. To jest najgorszy moment. Najgorsza pora dnia. W sensie, w sumie, no ten okres przejściowy taki powiedzmy, nie? Bo tak to widać, ale te światła tak świecą jakby chciały, a nie mogły i tak dalej. No, także jest jak jest, no ale cóż. Tu już mamy 70. Więc gitara. Teraz tak, na ile mi tam ma wystarczyć paliwa? 2400 km. To gdzieś i tak będziemy musieli tankować. Ale to już raczej zatankujemy gdzieś. Albo u Niemców, albo u Francuzów. Rondzie drugi zjazd. Kuźwa, na takiej drodze rondo. Zjedź z Tu ronda. Skandynawowie bardzo lubią rondo. Jak widać. Teraz się zacznie ta taka typowo skandynawska droga. Że mi tak z tego oznakowania wynikało. A nie, jednak nie. Myślałem, że to będzie ta taka, wiecie, dwa pasy w jednym kierunku, jeden w drugą i pomiędzy jezdniami. O, mamy tu jakieś jajkaramba. Pomiędzy jezdniami ten taki drut. Kurde, ale więcej tych służb tu matka nie miała. No właśnie, gościu, spadaj mi stąd. Chociaż jest autokar, to może mi uciec, bo oni mają trochę inaczej z tymi ograniczeniami prędkości i w ogóle, także może mi uciec z Kubany. Zobaczymy.
Parzak spierdziela. Tylko ja za niego i tak teraz nie wjadę. Jedzie szybciej niż ja. Za niego nie bardzo mogę wjechać, no bo odstępnie. Teraz to już w ogóle, jak jeszcze ten tym Merolem tu podjechał. Uwielbiam jeździć w tych tunelach tutaj na Skandynawii. Musimy się tam do Bergen wybrać. Dawno mnie tam nie było w sumie. A tam jest zarąbista droga. Ale do Bergen to nie wiem, czy chyba już nie w tym roku. Mamy teraz pojedziemy sobie na tą na Sycylię, tak? Na Sycylię. Stamtąd bym chciał wziąć coś na Polskę. No i teraz bym chciał trochę po Polsce pojeździć, po Poland Rebuilding. No bo niestety, ale ten trzymaj się lewej strony. SCS już szaleje i już jest open beta do aktualizacji 1.43. Ja tu jestem, może przypomnę, jakby ktoś nie wiedział. Chociaż te informacje też są w opisie. Ja tu jestem na aktualizacji 1.42. Jeżeli chodzi o grę, promoc 2.57 czy 2.77, nie wiem, bo ja się gubię już w tych numeracjach. I Poland Rebuilding 2.4 kropka coś tam. W każdym razie wszystko pod wersję 1.42. Miałem sobie tu jeszcze dociągnąć RusMapę, ale po pierwsze nawet nie wiem, czy ona jest już tu dostępna na tą aktualizację. W sensie RusMapa pewnie jest, ale nie wiem, czy jest ten łącznik pod Poland Rebuilding i pod RusMapę. A w tym momencie, jak już jest beta 1.43, to nawet nie wiem, czy jest sens to aktualizować, tym bardziej, że ja chyba znowu bym tam nie pojechał. No bo poprzednio, na poprzedniej jeszcze aktualizacji, jak miałem Poland Rebuilding, to po Poland Rebuilding praktycznie nie jeździłem. Więc trzeba to zmienić. I teraz mam ochotę sobie trochę znowuż pojeździć po tych terenach Poland Rebuilding, tylko i wyłącznie. Także tak też się stanie. Tylko wiadomo, musimy dowieźć tą trasę. Wtedy weźmiemy sobie coś na Polszę. Albo w stronę Polszy. No i tam sobie trochę pojeździmy. Aż do świąt. Zjedziemy na święta do domu. No a po świętach znowu ruszymy w jakąś dłuższą trasę. Wyszedł nam promoc Kanada, dosłownie może ze 2-3 dni temu na dla American Truck Simulatora. Także będę mógł na spokojnie w końcu przejść z 1.41 na 1.42 w American Trucku. No i zaktualizować sobie tego promoc Kanada.
Natomiast co ciekawe, ja tam jeszcze siedzę na 1,41. Promoc Kanada wyszedł może dosłownie, jak, no jak mówiłem, 2-3 dni temu. A tu już wyszła Open Beta. Aktualizacja 1,43. I powiem wam, że powoli, znaczy powoli, od dłuższego czasu już to mam, że strasznie mnie męczy i denerwuje to ciągłe aktualizowanie modyfikacji. No ja wiem, rozwiązanie jest jedno. Nie chcesz ich aktualizować, to ich nie używaj, nie? Ale jakoś bez promoc, bez Poland Rebuilding. Ciężko. Poza tym, jakbym chciał sobie z kimś pograć w trybie konwój albo coś, no to ja mam dużo znajomych, którzy no, podobnie jak ja, nie wyobrażają sobie gry WTS-a bez Polanda. Na przykład. Jeżeli chodzi o jakieś nowości ze studia SCS Software, no to właśnie wyszła Open Beta aktualizacji 1.43 i ta Open Beta wyszła zarówno dla Euro Truck Simulator 2, jak i dla American Truck Simulatora. Co ona w niej zmienia i wnosi? Ja wiem tylko w sumie o dwóch członach, dwóch takich filarach tej aktualizacji. Trzymaj się prawej strony, jest. No i tu w przypadku American Truck Simulatora dodaje nam możliwość zakupu na własność naczepy typu wywrotka w końcu. Ja sobie na pewno z tego skorzystam, jak tylko wyjdzie aktualizacja 1.43 i wyjdzie na 1.43 Promoc Kanada. Także ja sobie na pewno z tego skorzystam, bo sobie bardzo chętnie pojeżdżę też z czymś innym niż Firanka czy Izoterma. Łopanie, ale tu lagi. Nie wiem skąd się ten gość tam wziął, ale jak patrzyłem cały czas w lusterko, to jego tam nie było. Także naprawdę nie wiem skąd się ten chłop tam wziął. Zjedź z ronda. Na rondzie pierwszy zjazd. Dobra, tu tak trochę wyprostujemy to rondo. Zjazd. O, puszcza mnie. Patrzcie, co za chłop. Zjedź z ronda.
Także w sumie nie wiem, co tam jeszcze w tej 1.43, jeżeli chodzi o American Truck Simulator, doszło. Ale na razie się tym tak nie interesowałem za bardzo, no bo i tak na tą aktualizację nie przechodzę, jak na razie i póki co i tak, więc... więc mnie to tak na chwilę obecną średnio w sumie interesuje. No bo nie ma na razie w ogóle opcji, abym na tą aktualizację przeszedł, tak w skrócie. Jeżeli chodzi o aktualizację 1.43, oczywiście w Open Becie dla Euro Truck Simulator 2, tu tych zmian mamy trochę więcej nowości. Bo oprócz oczywiście możliwości zakupu naczep typu wywrotka, mamy także nowe punkty widokowe. I mamy nowe trasy Special Transport. I tych nowych tras doszło tam całkiem sporo. Także pod tym względem fajnie. Za 100 metrów skręć w lewo. Ta jest. Skręć w lewo. Za 100 metrów skręć w prawo. Nie wiem, kto tam ten worek położył. Skręć w prawo. O, skubany, ale się wysunął. Stop, więc się ładnie zatrzymamy. No ładnie, policajka jechała. Jakbyśmy ich puknęli, to uwierzcie mi, że jeszcze nigdy tak szybko na miejscu zdarzenia nie byli. Jest 80, no nie wiem, zobaczymy. Czy będzie można tu tyle jechać w miarę bezpiecznie. O, i tu jest ta typowo taka skandynawska, powiedzmy, droga, czyli dwa pasy w jedną stronę, jeden w przeciwnym kierunku. No i po prawej jakaś barierka, po lewej również, a pomiędzy jezdniami oddziela jezdnie taki ten, nie wiem, jak to się nazywa, ale też taka, powiedzmy, bariera. No stromo tu jest, stromo. W takim trochę dziwnym miejscu się to kończy, bo na prostej były dwa pasy, a tu dalej pod górę teraz ciągniemy się jednym pasem, także... No mówię, trochę w dziwnym miejscu się nam tam te dwa pasy kończą. W sensie ten jeden pas się kończy z dwóch. Ja bym sobie go bardzo chętnie wyprzedził, ale... Nic nie widzę. Ale nie, dobra, nie ma sensu, bo zaraz będziemy zjeżdżać i tak na... tanksztelę na pauzę. Z tego, co widzę, więc już w tym momencie nie ma to za bardzo sensu. Mamy jeszcze 15 kilosów, więc pojedziemy, no prawie będzie, powiedzmy, około 23. Więc myślę, że będzie tak akurat, nie?
Niestety stacja nie po naszej stronie. Ale to nic, damy radę. Chyba. Przejadę? Przejadę na luzie. Z naczepą mógł być problem. No ale tutaj ta przyczepa, jeszcze zwłaszcza na tym dyszlu ruchomym, podąża wiernie za ciężarówką. No dobra, nic tu innego bardziej twórczego nie wymyślę, więc muszę się tu tak zatrzymać. No i kręcimy pauzę. Dziewiątkę. Odpoczynek dobowy skrócony. Za nami. Więc no cóż. Może zanim jeszcze gdzieś ruszymy, sprawdzimy, czy wszystko w pąsiu, na pewno z naszym zestawem. Tutaj dalej nie mam tych. Dalej nie mam. Nie wiem o co chodzi, ale dobra, nieważne. Dobra, jadę. Nic nie jedzie, to ja sobie śmigam. Tam pineskę można już w sumie usunąć, nie jest nam za bardzo potrzebna. I jedziemy teraz. Nawigacja wznawiona. Dalej, zobaczymy dokąd nam się uda dojechać. Mamy siódmą, więc ja myślę, że tak gdzieś około, powiedzmy też siódmej, czy dziewiętnastej. No będziemy powoli gdzieś, myślę, się rozglądać za parkingiem. Ale zobaczymy, jaka będzie sytuacja na drodze. Ale puściutko, patrzcie. Coś pięknego. Tylko my. Aż normalnie skorzystam z okazji i walnę skryna. Nie wiem, czy go wykorzystam do miniaturki. Być może tak, być może nie. Ale jakiegoś tam screena już będę miał. Tu zrobimy coś takiego. O. 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 I teraz tak. Siup. Siup. O. Tam coś, tak, tam się coś dzieje. W sumie to wiatola już mogę stąd zdjąć, bo nie jest on mi do niczego potrzebny. Teraz mamy i tak etul.
czy też Itul. A od 1 grudnia chyba tego roku Itul będzie też obowiązkowy dla samochodów osobowych. Czemu nie jedziemy? Aha, bo mi zdech. Ale czemu mi zdech? Nie wiem. No to nas dużo pojechało. Ta, 50, no chyba cię posrało. A pod tą górę tu będę zdychał. Mhm, jasne. Dziękuję, nie palę. Aha, ja tu mam jeszcze, jakby się ktoś zastanawiał, bo zapomniałem powiedzieć. A w końcu nie wiem, czy podlinkowałem. Bo wiem, że zrobić to miałem. Modyfikacje na tą porę roku, nie? Na późną jesień, wczesną zimę. Ale jakby ktoś chciał, to jak dobrze poszuka, to znajdzie. Nie jest ona jakoś... Ta modyfikacja nie jest super ekstra giga, trudno do znalezienia. Autor ma swoją stronę i tam jego modyfikacje się znajdują. Pozwolicie, że sobie wszamam ciastko holenderskie. Aaaa! Kurna, dużo nie brakowało. Nie wiem, co to ciastko ma związane z Hochlandią, oprócz nazwy. Tym bardziej, że to już nie jest Hochlandia, tylko Niderlandia. Dalej prosto. Coś tak jakoś mi się zgłodniało. A przed odcinkiem nie byłem głodny. No ale dobra, czekaj. Jest pół godziny odcinka. No tak, czyli wstałem godzinę temu. Tak, tak mam, że po godzinie, od kiedy wstałem, dopiero zaczynam odczuwać jakiś głód. A po dwóch godzinach, jak nic nie kłapnę, no to już jest masakra. Chociaż też nie zawsze, bo nieraz jest tak, że i pół dnia, i nawet cały dzień bym mógł bez jedzenia chodzić. A czasem jest tak, że wiecie, ile by się nie jadło, to wiecznie na żarty. Niedojedzony.
Ale świszczy ładnie. Piękne dźwięki. To są chyba od Kryśbauma, o ile dobrze pamiętam. Chyba nawet z warsztatu Steam. O ile mnie pamięć nie myli. Dobra, dohamowaliśmy. A tu zaś będzie można pocisnąć. Albo i nie, bo jest pod górę. No dobra, dość tego dobrego. Ja się specjalnie zamknąłem i uchyliłem szyby, żebyście mogli sobie posłuchać na spokojnie tych dźwięków. Zresztą ja też. Ale trzeba jechać dalej. Patrzcie, pół godziny, 40 minut odcinka, a my jeszcze na Skandynawii. Karlskrona. No, także dzisiaj nie dojedziemy, w ogóle zapomnijcie. Tak sobie teraz myślę, że my chyba nawet nie dojedziemy do... nie dojedziemy do Francji. No, patrzcie, mamy 1000 km do Mannheim. Czy też tu do Frankfurtu nad Menem. Ja bym się tu w tym Frankfurcie najprawdopodobniej z wami... z wami rozstał. Gdzieś wcześniej. Powiedzmy gdzieś... No właśnie, gdzieś gdzie. Straszny Lipton Ice Tea z tymi parkingami. Chyba żebyśmy tu zjechali. No, a powiedzmy, że tam sobie... Nawigacja wznowiona. Na pauzu nie zjedziemy. Myślę, że tam będzie git. To mi tam też dolicza czas przeprawy promowej, kilometry chyba też zresztą, ale ta przeprawa nie będzie miała jakoś super dużo, w sensie ta pierwsza, bo ona jest dość krótka, nie? Ona jest krótka, więc pod tym względem to tam pójdzie szybko. Zwolnimy trochę. Niestety nie w naszą stronę, bo bym sobie go bardzo chętnie dziabnął. Niech się trochę ode mnie oddali. Żebym miał trochę lepszy pogląd na całą sytuację. Ale ja chciałem móc go wyprzedzić. Także proszę mi zabrać te... ogrodzenie na drugą mańkę. Ty, bo ten coś przyspieszył. Kurna, bo tu 80 można teraz cisnąć.
Nie zauważyłem tego nowego ograniczenia prędkości. Ja się teraz muszę do niego zbliżyć, bo jak będzie taka sytuacja, że będę miał możliwość go wyprzedzić, to potem braknie mi. Braknie mi czasu. Bo teraz niby go mogę dziabnąć. I tak też zrobię. Dalej prosto. No i okej, udało się. Ale to tak dosłownie, no kurna, na centymetry. Patrz, znowu bym go nie wyprzedził, bo tu znowu są dwa pasy, ale w przeciwnym kierunku. O panie, autoban jakiś w końcu. No to śmigamy. Także cóż, jeżeli chodzi o nowości ze Studia SS Software, tyle. Jeżeli chodzi o scenę moderską, przypomnę, że Poland Rebuilding szuka osób do teamu. A więcej szczegółów na ten temat przeczytacie na Facebooku Poland Rebuilding, do którego link powinien być w opisie pod filmem. Czy jest? Nie wiem, ale być powinien. Następnie skręć w prawo na rozwidleniu. Skręć w prawo na rozwidleniu. No już, już. Nie denerwuj się. Za 100 metrów skręć w prawo. Ta jest. Skręć w prawo. Dobra. Cyk. Za 100 metrów skręć w prawo. Skręć w prawo. Ciekawe to rondo. Znaczy takie ala rondo bardziej, bo jest taki ala ruch okrężny, no bo nie da się objechać wyspy naokoło. No dobra. Także no, jakby ktoś, jak ma ktoś czas, ma ochotę, ma chęci, umiejętności, to niech się do tam w odpowiednie miejsce zgłosi i być może zostanie przyjęty. Z takich spraw bardziej YouTube'owych, coś o czym mówiłem już wczoraj w odcinku Zomsi 2, natomiast może nie każdy u mnie ogląda Zomsi 2, chociaż jest to seria, która cieszy się u mnie akurat na kanale, no, powiedzmy, największą popularnością. Jest to taka trochę, no, może nie taka trochę, ale seria sztandarowa, bym powiedział.
Co mnie z jednej strony cieszy, z drugiej martwi. No bo OMSI 2 jakie jest, takie jest. I dobrze o tym wiemy. No i ma swoje humory. Jest nieprzewidywalne. Także tam za każdym razem jak wchodzę w OMSI 2, to po prostu nie wiem już czego mam się tam... czego się tam mogę spodziewać. Znaczy wiem, że się mogę tam wszystkiego spodziewać, ale... nie wiem czego konkretnie, nie? Na rondzie pierwszy zjazd. Natomiast być może jest ktoś taki na kanale, kto ogląda u mnie ETS 2, a nie ogląda OMSI 2. To by było ciekawe, no ale... obstawiam, że być może ktoś taki się znajdzie. Na rondzie drugi zjazd. Ta jest. Zjedź z ronda. Na rondzie pierwszy zjazd. Zjedź z ronda. Na rondzie drugi zjazd. Zjedź z ronda. No dobra. Także YouTube, jeszcze raz YouTube i... i zmiany jakie wprowadzi. Czekajcie, bo chyba muszę... Trzymaj się lewej strony jezdni. Na rondzie drugi zjazd. Zjedź z ronda. Muszę pilnie oddzwonić, także... no, zaraz do was, mam nadzieję, wracam. Dobra, jestem. Musiałem odebrać. Trzymaj się lewej strony jezdni. Odebrać, oddzwonić w zasadzie. O, tam jakieś śmigło. A my tam jedziemy. No tam chyba się coś grubego stało. Jak już śmigło przyleciało. Strzelam, że policajka kogoś zatrzymała. Dalej prosto. Skręć w prawo. YouTube cały czas tu nam kombinuje, wprowadza różnego rodzaju nowe pomysły, eksperymentuje i wprowadza zmiany. No i na początku tegoż roku został przeprowadzony eksperyment. Tam na wybranych filmach czy wybranych kanałach został przeprowadzony eksperyment polegający na ukryciu podglądu łapek w dół. Tylko łapek w dół. Takiego podglądu nie ma widz, tylko ma sam twórca. Aczkolwiek jest możliwość zostawienia łapki w dół. Była możliwość w ramach tego testu, w ramach tego eksperymentu.
No i wyłączyli tą możliwość, ukryli, znaczy ukryli podgląd, a obserwowali, jak się to ma do pozostałych statystyk, czyli czasu oglądania i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. W efekcie analizy doszli do wniosków, że ilość łapek w dół, jeżeli przeważa pod jakimś filmem, nie różnią się te statystyki praktycznie niczym, albo różnią się nieznacznie od statystyk filmu, który ma znaczną przewagę łapek w górę. Więc doszli do wniosku, że ludzie zostawiają te łapki w dół nie po to, by określić, czy dany film się im podoba, czy też nie podoba, ale na przykład ze względu na to, czy lubią danego twórcę, czy go nie lubią. W związku z powyższym, na podstawie przeprowadzonego tegoż właśnie eksperymentu oraz w wyniku jego analizy, podgląd łapek w dół zostanie ukryty pod wszystkimi filmami wszystkich twórców na wszystkich kanałach. W skrócie, będzie możliwość zostawienia łapek w dół i w górę. Ale będziecie mogli zobaczyć tylko i wyłącznie, ile jest łapek w górę, a nie będziecie mogli zobaczyć, ile jest łapek w dół. Coś na podobnej zasadzie, jak działa to w komentarzach, w sekcji komentarzy. Tam jest możliwość też zostawienia pod danym komentarzem łapki w górę lub łapki w dół. I podgląd łapek w górę jest widoczny, łapek w dół nie. Pod filmem będzie analogicznie. Nie wiem, czy pamiętacie, ja jakiś czas temu miałem też ukryty podgląd widoczności łapek. Tylko ja miałem ukryty, no wiadomo, i łapek w dół, i łapek w górę, bo no, na tamten moment i w sumie na ten moment też nie ma takiej możliwości, znaczy inaczej, ja nie mam takiej możliwości, aby ukryć na przykład podgląd tylko łapek w dół. Zresztą ja wtedy eksperymentowałem i no i też patrzyłem, jak się to zachowuje. Więc no ja doszedłem w sumie do tego samego wniosku, co sam YouTube. Także tak sprawa wygląda. Zmiany są wprowadzane już w życie, sukcesywnie, no ale wiadomo, na wdrożenie tejże zmiany na wszystkich kanałach, u wszystkich twórców, pod wszystkimi filmami, potrzeba trochę czasu. Ale tak czy inaczej, sukcesywnie są te zmiany tutaj wprowadzane. Nie będzie możliwości ukrycia, znaczy inaczej, nie będzie możliwości wyłączenia ukrycia podglądu łapek w dół. Nie będzie takiej możliwości dla twórcy. Podgląd ten jest wyłączony, będzie wyłączony i nie będzie możliwości jego włączenia dla widza. Twórca filmu, rzecz jasna, poprzez YouTube Studio może taki podgląd, znaczy ma taki podgląd, o, może sobie sprawdzić. Natomiast widz nie ma takiej możliwości i nie będzie miał takiej możliwości, ponieważ YouTube nie udostępnia celowo narzędzia dla twórców po to, ażeby mogli
takowy podgląd włączyć, nawet gdyby chcieli. Nie dają takiej możliwości, bo nie chcą, ażeby widzowie wywierali presję na twórcach, żeby twórcy byli w jakiś tam stopniu przez widza, powiedzmy. No może to jest za grubo powiedziane, ale dobra, powiem to. Żeby byli prześladowani albo coś, czy też hejtowani. Więc po prostu YouTube odgórnie wszystkim nie daje takiej możliwości. No i tyle. Żeby takich sytuacji uniknąć. No bo w tym momencie, jeżeli faktycznie tak będzie to wyglądać, jak to zostało przekazane, no to ja nie będę miał możliwości wam na przykład udostępnić podglądu łapek w dół. Nawet gdybym chciał. A potem zjawi mi się tu jakiś na kanale, no nie wiem, jakiś chłop o dziwnym niku typu ty, no nie chce mi żaden nick taki wpaść na szybko do głowy. Na rondzie pierwszy zjazd. Zjedź z ronda. Nie wiem, jakaś ciasna Kasia albo inna, nie wiem, płaska deska czy coś. No. I zjawi mi się tu jakaś płaska deska na kanale i będzie mnie wyzywać, że ja tam ukryłem podgląd łapek w dół, o Jezu, żebym włączył i tak dalej, i tak dalej. Ja chyba źle pojechałem, ale w dupie to mam. Ouu, ale żem przy... Wiecie co. No, fakt. Tam było stromo. Dobra. I płyniemy 45 minut promem. No właśnie. Połączenie GPS zostało utracone. Nawigacja wznowiona. Połączenie GPS zostało utracone. Nawigacja nie zdążyłem wznowiona. Dohamować. No cóż, zdarza się. Ty, tu nawet jakieś ciapciągi mogą na ten prom ładować. A to ciekawe. Cholera jasna, nic nie widzę. Co oni tak jadą, jakby kurna... Chcieli, a nie mogli. Jezu, jesteśmy w Niemczech, a w Niemczech na lądówkach mamy 60. Zaraz tu zasnę. Nie no, błagam litości, dajcie jakieś normalne ten ograniczenie prędkości. O Jezu. Jezu, ale nie, błagam, nie po oczach, no. Czy ja naprawdę muszę teraz na zachód jechać? Ja pierdyle, no. Szkoda, że to jakiś ciapciąg nie jedzie. O, coś takiego, coś takiego, cyk, spróbujmy zmienić
Dobra, i zobaczę, co wykorzysta. Kurde, ja tu nic nie widzę. Długo będziemy tą lądówką jechać? Ja pierdzielę, ja mam nadzieję, że nie. No na szczęście nie. Odziabniemy go od razu, tego Rabena. Wchłoniemy go. Volvo? Nie no, Volvo w Rabenie to jeszcze nie widziałem. To chyba jakaś ciężarówka na testach. W praktyce ten podgląd łapek będzie wyglądał tak, że po prostu będzie się wam wyświetlać cyfra w postaci ilości łapek w górę, natomiast łapka w dół będzie pewnie tak jak to było w momencie, gdy te łapy są tu ukryte, czyli po prostu będzie przycisk i tam będzie zamiast cyfry napis nie podoba mi się czy coś takiego. Zastanawiam się tylko, czy będzie opcja wyłączyć podgląd łapek w górę. Pewnie tak, tak obstawiam, no ale nie wiem. Pewności nie mam. Nie, żebym chciał to robić czy coś, ale tak z ciekawości. Obstawiam, że będzie taka możliwość. Dobra kawa nigdy nie jest zła, naprawdę. Mówię wam. Natomiast nie ma w planach i raczej się to nie wydarzy, gdyby ktoś już tam był spanikowany. Jakiś hejter. Spokojnie, hejterze. Nie ma w planach wyłączenia, znaczy wyłączenia. Nie ma w planach usunięcia opcji całkowicie. Zostawienia łapki w dół, także możesz takową łapę w dół zostawić, nie ma problemu. Niby te zostawiane łapki w dół pod konkretnymi filmami mają w jakimś tam stopniu wpływać na późniejsze propozycje, na późniejsze propozycje filmów. Nie wiem. Ja nie jestem w stanie tego ani potwierdzić, ani wytłumaczyć. Podejrzewam, że sam YouTube również, bo jedyne jak oni mogliby to wytłumaczyć, to tak jak to próbowali zrobić jakiś czas temu, co mówili, że oni nie są w stanie tego dokładnie wytłumaczyć, jak działa tam jakiś konkretny algorytm, bo to jest inteligentny algorytm, który sam się uczy na podstawie
powiedzmy, swojego doświadczenia i no, po prostu sam się uczy, sam się zmienia i dostosowuje. Także oni w takiej formie, w jakiej go wypuścili, znaczy oni w formie, w jakiej go wypuścili, to on już raczej w tej formie no nie działa, tylko zmienił się i dostosował odpowiednio pod to, czym się ten, za co ten konkretny algorytm odpowiada. Ojej, dzisiaj w końcu trochę odespałem, bo wczoraj, jak mówiłem, na UMSI 2 spałem dosłownie 2 godziny. 2-3 może. Ale nawet byłem wyspany. W takim sensie, że mogłem normalnie funkcjonować, nie? A ja miałem na 16 do pracy. Powiem szczerze, że się bałem, że do 22, jak będę w pracy, to że kurna, że ja tam zasnę albo coś. No i tak koło 20, a już wam powiem, że oczy mi się kleiły, ale jak się wytrzymało, to już tak o 21, wiecie, już się coś działo, była adrenalina, bo zbliżał się koniec zmiany. Więc chciało się wszystko jak najszybciej zrobić, żeby jak najszybciej wyjść z pracy. Skręć w prawo na rozwidleniu. Więc coś się w końcu działo. Skręć w prawo na rozwidleniu. Za 100 metrów skręć w prawo. No i już wtedy oczy mi się nie kleiły. Jak o 20 na przykład. Skręć w prawo. O 20 to była masakra. A to on chyba ze śmieciami jedzie. Tak mi się wydaje, że to dy to oznacza, że przewozi jakieś tam odpady. Kurde, tu jest dopiero spory jakiś taki. Skręć w prawo. Autohof tak zwany, bo w Deutschland jesteśmy. O, McDonald's. Skręć w prawo. To jest zakaz. To gdzie ja mam niby wjechać? Tu chyba. Czy ja będę tankował? Teoretycznie nie muszę. Ale jak już tu jestem, to się zatankuję. Dobra. Mam nadzieję, że pompka nam dosięgnie. Patrzcie, jaki długi wąż. No i gitara. Ile zatankujemy? No nie wiem, tak powiedzmy z 500 litrów standardowo. O, no i gitara siema. Wsiadamy. Dobra, i gdzieś. Skręć w lewo. Gościu, co ty gadasz? Co ty mi tu gadasz? Ja tu na pauzę przyjechałem. Może tam stanę. Najciemniej pod latarnią. W
Wiem. Ale... No... Powiedzmy... Niech będzie. No i śpimy, panie i panewki, śpimy. 4:39. Pobudka. My już go tu odpalimy, żeby się silnik tam powoli grzał. Zobaczmy ogumienie. Tu jest w pąsiu, tu jest też w pąsiu. Przyczepce. It's ok. Nikt nie próbował otwierać. Tu też jest w porządku, tu też nikt nie otwierał. No i gitara. Mam nadzieję, że te zwędzone szproty nam się nie zepsują. No nie powinny, chyba. Ale tamto chyba za daleko trochę. No tam jeszcze mamy 400 km. Albo dobra, zobaczymy jak nam będzie szło. I jedziemy z powrotem na tą naszą autostradę. Wow, ale mnie wyniosło. Długaśny pas rozbiegowy. Ten chłop też jechał za mną tym pasem rozbiegowym, więc mógł tam trochę, no nie wiem, zjechać gdzieś jeszcze. Kurna, mamy zakaz wyprzedzenia ciężarowym. Tak jak nam się tu jakaś zawali droga, trafi, no to niestety, panie. Niestety. Mamy jeszcze 80 godzin na dostarczenie, więc powinno nam się udać w terminie to dowieść. Zanim nam te szproty się uwędzą po raz drugi. Okej. Także dzisiaj przejedziemy taką, powiedzmy, pod względem kilometrażu połowę tej całej trasy. Na następny raz zostanie nam, no niby, jeszcze ileś tamtych kilometrów, ile? No niby około, powiedzmy, 1500. Ale lwia część, tak strzelam, że około połowa pewnie tych kilometrów to będzie przeprawa promowa. Sztuk dwie. Przeprawy promowe. A zwłaszcza ta pierwsza, która jest taka, no, dłuższa, nie? Bo tam mamy z Francji do... z Francji na Francję, no bo... z Francji na Korsykę. Natomiast tam po Korsyce się musimy jeszcze też przejechać troszeczkę. I jak się przejedziemy po Korsyce, to wskakujemy na prom do
też na Sycylię. Trzymaj się lewej strony jezdni. Już żem to zrobił. Ciemno, ciemno, jeszcze raz ciemno. Ale na tym nowym oświetleniu to ja tam mogę teraz nawet same nocne zmiany mieć, nie ma problemu. Bo no noc tutaj w końcu wygląda tak jak powinna. Nie? A nie, że jest to takie jakieś dziwne wszystko. Kurde, jak dostarczymy ten ładunek? Albo nawet jeszcze w trakcie powinniśmy wykręcić pauzę weekendową. Czy też odpoczynek tygodniowy. No. 45 godzin. Ale to nowe oświetlenie, zastosowanie F-modu po to, czy te dźwięki tam tych ciężarówek z SCS-u, no, nie powiem, że się nie zmieniły, ale w dalszym ciągu dupy nie urywają, show nie ma. Natomiast chociaż tyle, że dali dodatkowe narzędzia dla sceny moderskiej. No i tutaj mogą się popisać tak zwani twórcy niezależni, nie? Szkoda tylko, że ten FAWR tak trochę leci w kulki, bym powiedział. Jeszcze miałbym mu może to trochę mniej za złe, że tak, no że po prostu, nie wiem, przestał tam robić te modyfikacje, aktualizować je czy coś. Miałbym o to mniej za złe, gdyby nie fakt, że no, że kazał sobie za to zapłacić po prostu. No bo jak już każe zapłacić, no to by wypadało gdzieś tam. Albo to aktualizować, albo chociaż dać jakąś informację, że jednak nie będzie tego robił, no bo kurde. Czekaj, co to jest na tym? 60? Co was posrało? A co to za jakieś dziwne zasady? 60 mam tu jechać i jeszcze mogę jechać tylko tym pasem? Dziwne. Aha, bo jest pod górę, tak? I dlatego mi jeszcze ograniczyli prędkość. Nie no, oni to mają jednak mózgi.
Chociaż tak czysto teoretycznie, to właśnie wcale pod zniesienie, pod takie strome podjazdy nie trzeba się nie wiadomo jak rozpędzać. Bo to wbrew pozorom wtedy nie daje takiego efektu, jaki chcielibyśmy uzyskać. A pod wzniesienia czy pod góry najlepiej wyjeżdżać bez zmiany biegów. Czyli odpowiednio dobrać bieg jeszcze przed. Zredukować prędkość jak jest potrzeba i zredukować bieg. I to daje wówczas najlepszy efekt. Taki efekt, jaki chcemy uzyskać po prostu. Czyli żeby jakoś tak w miarę, no, rozsądnie pod to wzniesienie, czy pod tą górę podjechać. Kurde, a ten ciśnie z jakimiś tam... Pewnie z benzynką. Chociaż nie widzę tej tablicy pomarańczowej. Więc ciężko powiedzieć, ale ADR klasy trzeciej, czyli materiał ciekły, zapalny. I już przyszedł pan Świtała, wstaje dzień. Mamy listkopad. No, jak na listkopad i tutaj tą późną jesień, powiedzmy wczesną zimę, to tak trochę jeszcze dużo liści na tych drzewach i krzakach. Ale podejrzewam, że to jest po prostu jakaś nowa roślinność, której po prostu autor jeszcze może nie zdążył odpowiednio tutaj pod tą modyfikację dostosować. A, tam jeszcze coś były na blogu SC Software, jakieś screenshoty z Teksasu, bo następnym stanem, jaki ma wyjść do American Transformatora, ma być właśnie Teksas. No i były tam screeny z jakiejś stoczni. No dość fajnie ta stocznia wyglądała. Tylko ciekawi mnie, jakie tam transporty będzie mieć w związku z choćby nawet tą stocznią, nie? Ja bym wcale nie pogardził, gdybyśmy mieli stamtąd na przykład jakąś trasę special transport z tej stoczni gdzieś tam, albo właśnie dowożące do tej stoczni jakieś rzeczy, dobra, przedmioty, zwał jak zwał. Wiem, ja nie mogę tym pasem cisnąć, teraz już mogę, ale nie miałem jak zmienić tego pasa za bardzo, no bo tamten chłop tam jedzie. Trzymaj się prawej strony, jest. Dobra, czyli my tutaj, tak? Następnie, tak, Frankfurt. Skręć w prawo na rozwidleniu. Patrz. Widzieliście to? Ile mnie skasował? 8000 prawie. Ja pierdzielę, ale mają stawki. Tym bardziej, że nie zdążyłem po prostu najzwyczajniej w świecie jeszcze dohamować. Nie no, masakra. Transport się jednak nie opłaca. Zwijam ten interes, zawijam tą firmę i pakuję walizy, jadę gdzieś. Nie no, ja idę do domu. W ogóle patrzcie na mój stan konta, nie? 3 280 277. To czym ja się kurna przejmuję? Tym bardziej, że ja tu jeżdżę, kierowcy jeżdżą moi, którzy też generują przychody.
Nie wszyscy, ale spokojnie, tamci, którzy teraz generują jakieś tam straty, no bo ponosimy koszty ich kształcenia, bo oni jeszcze nie są tacy, wiecie, ogarnięci, doświadczeni i w ogóle. W przyszłości nam się to zwróci. Chyba se kurwa jaja robisz. Pewnie jeszcze naczepą mu jebni. I to kolega po fachu. Ja bym jeszcze zrozumiał, jakby mi tak jakaś osobówka wyjechała. No bo może myślał, że jestem dalej. Czy coś tam źle ocenił. Okej, okay. Ale kolega po fachu. No ma chłop szczęście, że mi nie uszkodził ładunku. Ale wiecie co? Tak myślałem, że on mi wyjedzie. Tak myślałem, że on mi wyjedzie i dlatego odpowiednio zwolniłem. Znaczy odpowiednio, mogłem bardziej. Ale gdybym nie zwolnił w ogóle, to bym poszedł jak pierdolino, nie? Bym go puknął, a sam bym się zatrzymał gdzieś jakieś 20 km dalej, nie? Widzieliście te kocie ruchy? Wow, ale tu remonty. No i mamy już 80 km, tak, do tej stacji, którą sobie tu gdzieś, tak, zaznaczyłem. Tylko muszę pamiętać, żeby na nią zjechać, bo tam się nie dało na niej niestety dać żadnego w zasadzie markera, w sensie tego znacznika. O, patrzcie, samolot ląduje. Następnie skręć w prawo. We Frankfurcie. Zapewne. Czekaj, że tu? Trzymaj się prawej strony. Że tu. Następnie skręć w prawo na rozwidleniu. Chłopie, ja już dawno skręciłem, a ty mi mówisz, że skręć w prawo na rozwidleniu. Ja bym już 3 razy skręcił, jak ty mi to mówisz. Trzymaj się lewej strony. Ta jest. O kurde, a co to jest? To jest lotnisko? Jasna pała, tu jest lotnisko normalnie. A jest, Europcar. Tak? To jest to lotnisko czy nie? Bo już nie wiem. Tam jakiś ciapciąg leci. I powiedzcie mi... Tak, pewnie, tu jest airport. Powiedzcie mi, jak kuźwa nie używać promoca. No powiedzcie mi, jak ja mam zrezygnować z promoca. Nie. Moment. Chwila. Ja tu muszę zrobić jakąś wycieczkę. Kostany tak może. Co ty gadasz? Tak nad autostradą normalnie? O, patrz, leci. O, i koniec. Aha, no dobra.
No, a ty co? Polecisz? Czy on tu będzie jechał? A to ciekawe. I w pole pojechał. No dobra, niech mu będzie. Czekaj. Mam pomysł na zajebistą miniaturę. Tylko nie wiem, czy zdążę. Nie, nie zdążyłem. Ale tak se tu będę stał i tak se tu będę czekał na następnego samolota. A w tak zwanym międzyczasie zrobimy jeszcze wycieczkę turystyczno-krajoznawczą. Jedzie tam jakiś już samolot. Co my tu mamy za samolot? O, mamy tutaj Jumbo. Jumbo Jetta. Jumbo Jetta jeszcze odróżniam od innych. Boeing 747. No i na tym się kończy tutaj, że tak powiem, moje odróżnianie samolotów, które stoją na tym lotnisku. No jedziesz, kurna, gościu. Weź tą przepustnicę tam trochę, nie wiem. No nie, nie, nie rób mi tego. Oho, patrz. Sibum i znik. Ja w ogóle zobaczę, czy to jest takie ujęcie, jakie ja bym chciał, powiedzmy. No byłoby git. Tylko coś tu musi, kurna, przyjechać. Nie, ja se tu tak będę stał i tak se będę czekał. To będzie zarębista miniaturka. O, FedEx. Mamy tu jakiegoś towarowego jeszcze samolota. FedEx Express. To chyba jest takie malowanie a la Lufthansa. O właśnie. To ja tu chyba mam jakieś modyfikacje na samoloty, tylko czemu ja nic o tym nie wiem? Ten napis Lufthansa jest zdecydowanie za mały. Jedzie? Jedzie! Jedzie. No, jedź jeszcze. Jeszcze, jeszcze, jeszcze. Kurwa, tą skanią się musiał teraz wjebać. Patrz, musieli się teraz mi tu wdupczyć. W kadr. Trudno. Chciał być na zdjęciu, to będzie kuźwa na zdjęciu. Chyba, żeby coś takiego bardziej z poziomu. Nie, bo ledwo ten samolot wtedy widać. Może coś takiego a la z drona. Coś takie. O! O, widzisz. Podkręcimy trochę. No, mogłem tej pogody w sumie nie ruszać. O! Ależ to będzie miniatura. Ty kuźwa, policaj. I on mi nic nie ten? Dobra, no. Może w Niemczech takie stawanie ciężarówek na autostradzie to jest standard. Fiat Panda. Ale jak na symulator ciężarówki? Trzymaj się prawej strony, jest. To te dźwięki silników samolotów wyszły im lepiej niż dźwięki silników ciężarówek. Jeszcze ICE nam tam jakiś przeleciał. Deutsche Bahn. Dobra, i będziemy zjeżdżać zaraz na parking.
Koniec tego dobrego, pany i panewki na dziś. Koniec. Dobra, i zjeżdżamy, panie. Na parking. Do końca. Ja tu i tak tylko na chwilę. Czyli na tydzień. Dobra, także cóż, na dzisiaj ode mnie tyle. Dziękuję za uwagę i za oglądanie. Zapraszam na kolejne odcinki. Trzymajcie się i się nie spuszczajcie. Do zobaczenia. Cześć. I papa. Pa.